일단 이제 밤 뭉기자. Thank you.
Oczywiście. Ten czego weekend... nie zostawiliśmy? O tak, to jest dobre pytanie, czego nie zostawiliśmy. No zostawialiśmy wszystko po kolei, od przednich zderzaków, po wahacze, no niedługo koło by też odpadło, ale na pewno nie tak sobie wyobrażaliśmy ten weekend. Miało być troszeczkę inaczej, tak? Jednak dwa błędy, które popełniliśmy na etapie nocnym, no spowodowały, że tak w zasadzie wylądowaliśmy z tyłu. Oczywiście troszeczkę nieznajomość regulaminów nam się pojawiła. Będziemy musieli z Darkiem jednak trochę więcej tak, przestudiować, bo gdybyśmy nie wyciągali tego auta przez 11 minut na szóstym, tak, na Bobrownikach, na szóstym odcinku, to dzisiaj bylibyśmy z bankami w rękach i w dużo lepszej sytuacji na koniec sezonu. Natomiast wielkie podziękowania z tego miejsca dla ludzi, tutaj jedni z nich obecni, do pierwszej 40 składali auto, poskładali. Uwierzcie mi, że zastanawiałem się, czy to w ogóle wytrzyma. Przyspawany wahacz i prędkości z piątym biegiem na odcięciu to... Trochę nerwów kosztowało, ale naprawdę bez nich nie dałoby się tego zrobić i na pewno nie bylibyśmy na mecie, tak? To, że jesteśmy na mecie, jest na tym rajdzie większym sukcesem, aniżeli wygrane wszystkich rajdów, które mieliśmy do tej pory. Jak wyglądała jazda i pytać o to, co działo się na trasie i jak podobał im się rajd. Teraz na mecie Grzegorz Wasilewski i Dariusz Bekas. Załoga z numerem 62 na miejscu trzecim w HR4. O wręczenie pucharów poprosimy pana Mieczysława Habra i Monikę Wielichowską, posła na Sejm RP. Ale mógłbym wrócić. Grzegorz Wasilewski na miejscu trzecim w HR4. Grzesiek, taki zdziwiony jesteś? Miał być pierwszy? Nie, no to znaczy tak, jak najbardziej. Ale po tym, co się działo wczoraj, to ja byłem na ostatnim miejscu. Ja jestem święcie przekonany, że kolega Orłowski zajął trzecie miejsce. Honda zawsze wygrywa, to być może tak jest. Moi drodzy, moje wyniki pokazują 42 załogi na mecie. Być może nie zostały te wyniki zaktualizowane. No, drodzy Państwo, nie targujmy się, bierzcie, jeśli dają, jak biją, to uciekać. Załoga z numerem 62 na miejscu trzecim. Wasilewski, Bekas. Grzesiek, trzecie to trzecie, zatem chwila dla fotoreporterów, to wskazuje, że są to ostatnie wyniki, jakie do nas spłynęły. Grzegorz Wasilewski i Dariusz Bekas, miejsce trzecie w HR4. To nie bumerang, nie wróci, nie ma. A teraz przed nami załoga z numerem 44 na miejscu 8.